witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. Kontynuujmy naszą rozgrywkę, wchodząc do tej oto dziupli. Dobra. Ale to ma teraz powera. Zobaczcie. Taki płomień. Czujesz taki płomień. Tutaj oczywiście potrzebujemy takiego przedmiotu. Bo ten kryształ jest za silny. Żebyśmy mogli się przez niego przebić. Okej. Okay. No. Cześć. Dobra. Tutaj powinien być artefakt jeden gdzieś niedaleko. Bądź mogę się też mylić. Co tam, piesku? Piesek przyszedł mi do pokoju. Ale sorry, nie pobawię się z tobą, bo ja tu gram. A dokładniej nagrywam dla widzów. Tak, poszła sobie. Jakby zrozumiała. Spoko. Nie no, tu raczej jak spadnę, to już będzie ten, no. Mogiłka. Co to było? Ej, co to było, ej? Da fuk. What? Nie będę nawet starać się dowiedzieć, co to było. Dobra. Tam nic. Humf. Tutaj normalnie mielibyśmy zaskoczyć. A takie gzymsy tutaj wybuchają. Ale po co, jak możemy tak zrobić? No po co? Dobra, do Wulgryma. Mam aż 6000 do wydania. Nie, tego jeszcze nie mogę. To jest zablokowana umiejętność. Co tu by sobie wziąć? To na pewno. Nie wiem. Co jeszcze tu kupić? Nie wiem, to kupię, pokażę wam, jak to wygląda. Dobra, tak czy siak, zwiększyłem sobie mojego Flipso. No, Flipso teraz nieźle wygląda. I ten atak. Super. A to, co kupiłem, to wygląda tak. Coś takiego, takie główienko. Nic specjalnego. No, tak więc tyle. To będzie zajebiste! 3 minuty! W 3 minuty zdążę to zrobić. Kruku! Aha, frajerze. Ale to wybicie teraz. I flipso na taki poziom, zajebiście. Dobra. Tu mamy młot Ulfeina. Na razie chcę tylko porozwalać te samochodziki. Ale to pchnięcie jest teraz takie potężne. O, życie mi to odnowiło. That one ain't yours. Co za szkód! Szkoci tak mają. You know me, but I don't know you. And I don't like strangers. Especially the uninvited kind. And maybe who you are don't matter as much as what you want.
I've come for the Black Hammer. Really now? Well, you're welcome to give it another go. After that, I'll best not catch you around here again. It's you. What's that now? The Black Hammer. It's you. Ah! Do your worst, but let me tell you a little secret, boy. The one in the dirt is by far the easier of the two. O! Ha, mam cię. To nie działa. Jak widać. Ah! Another way. Ah! A mi zajebał! Hadouken! To my się tu nakurwiamy, a tu gołębie przyleciały. 100 years. Since the day Abaddon was taken from us, I have prayed for this moment. For your crimes, I would see you tried in the white. Jakie zbrodnie! Nie ja go zabiję, tylko ten demon! So close to us, and justice will not wait. I sentence you here and now! To tak śmiesznie wyglądało. Your justice can wait till we finish our little scrap, missy. There ain't no sport in jumping into a tussle, but don't concern you. Go on, fly away, pigeons. Or I'll pluck ya. Blasphemer, it is you who take sides in a battle that doesn't concern you. Please, allow me. Nie bum! Ale urwał! Ale to było dobre! That's what you get for touching what ain't yours. I'd duck if I were you. I teraz się będziemy bić o to, kto więcej gołębi zabił. Okej, nakurwiania nadszedł czas. Problem z nimi jest taki, że oni zawsze... zabiłem już trzech. Jest taki, że oni zawsze są w powietrzu. Gulfein, ty chamie! Hurra! Upu! Dobra. Ej! Co za ham? On se takiego złapie i tyle ma z tego. Dobra. This old one knows where he's going. We came for the Grievous Heart, remember? What are you waiting for? Przecież jestem tuż za tobą, frajerze. Aha. Aha, on rozwalił to. Dobra, są. No i zabiera mi wszystkich. A! Kurde, nie ten guzik. No i znowu nie ta broń.
Jest, dobrze, ja go zabiję. Ah, kurde. Bo jak nie zauważyliście, na górze mamy taki licznik i ten, który więcej ich zabije, wygrywa. Boże, jakie bydle z niego. Jeżeli myślałem... Dobrze. Nie pozwalasz mi wygrać, tylko ja jestem lepszy po prostu. Dobrze. Tak jak w Team Fortress. Czekasz, aż Heavy zbije drugiego Heavy'ego do 10 punktów życia, a jako scout podpierdalasz mu całego... cały progres. Brzydko wezmę. Noż kurde. No, chodźcie tu! Sukwy. Mój, dobrze, dobrze. 3-17. A według gry powinniśmy tu przegrywać, no nie? Dopiero potem dostaniemy coś, co pozwoli nam szybciej wygrywać. Patrzcie, 15-17 zajebisty jestem. Nie? My powinniśmy tu przegrywać. Paroma ładnymi punktami. Siup. Mhm. 12 minut. Over here, stranger. Juhu! Nie wkurwia to, jak oni strzelają. Chodźcie! Ło! O! Tu jeden taki. 20-9. Zajebisty jestem, naprawdę. No zaatakuj już, no. No! Da! Jest! Ha! Cyk, 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 ty frajerze, najmanie jeden. I dupa. I po tobie. Tu idziemy na dół. I otwieramy sobie tutaj moc. Ej, a ja? O, właśnie on ma to działo, właśnie on ma to działo. O, właśnie, on to wybił? Jest. Dajesz. Jest. Jest, action. I teraz mamy działko Redemption. Prawym ładujemy taki pocisk, a w tym normalnie tak nakurwiamy.
I teraz ogólnie jest ten moment, w którym my powinniśmy przegrywać. Natomiast ja nie przegrywam, ja jestem zajebisty. I teraz mieliśmy niby się być w stanie, no, nadgonić go. Redemption! Redemption! Zajebiście potężne. No, 30-31, a co? Wiem, że mało widzicie, ja też mało widzę. Po prostu na znaczniki patrzę. Angel Fane. Nie ma opierdalania się. Pompa musi być! Ja podrąbałem mu. Jeżeli już wtedy wygrywałem, no to... A, no tak. No, ja ci kurde dam. 49 na 19. Jestem podły, ja powinienem mu dać terafory. Kto grał w tą grę, bądź kojarzy, bądź coś, powinien wiedzieć, że w tym momencie powinniśmy dopiero nadganiać go, a ja go już przegoniłem wtedy. Dzięki, Ulfain. Problem jest tylko to, że nie mamy zbyt dużej mobilności i łatwiej jest nas trafić. No jak widzicie, nie mamy zbyt wiele życia teraz. Te pociski są samonaprowadzające przy okazji. Dobra. A co teraz? Dwóch tych! Dobra. Nie ma co się pierdolić. Trzeba działać. Dobrze, jeden poszedł. Dobrze, drugi poszedł. 56 na 20. Wiem, że jestem podły. Olfain, pomóż! No to na górę mogę wejść. To nawet muszę. Moment! Tutaj secret jest! Słyszałeś o takim słowie? Secret? Masz, pobaw się. Masz dwa samochodziki, będziesz mógł robić. O. Jeżeli od początku to się wkurwie. Nie, na szczęście. Ale tam jest po prostu sekrecik do odczajenia. Fajniutki. Znaczy nie pamiętam, co tam było, bo w tej grze jest bardzo dużo takich rzeczy. Cicho, przecież wszystkich wybiłem. No, jest. Ravkor. Rdzeń wściekłości. Jest! Cztery paski money! Zamknij mordę, już idę.
Aha. Jak widać, potrzebujemy grappling hooka, żeby dostać się w tamto miejsce. Dzięki! Idzie mi zajebiście. No i koniec, no. 58 na 21. Combat lore. Zwiększa mój armor i daje mi experience boosta. You'll go nowhere, horseman. You cannot escape your fate. Abaddon will be avenged. No chodź. I dare you! Na sakramentum, co w szmato? Może najpierw naucz się walczyć. Au. Dałem ci się uderzyć. Frajerka! I po ptokach! Could be you really are who you say. Them pigeons seem mighty convinced, but I... Them pigeons. So once again, you know me, but I still don't know you. The Griever's lair. The Griever's beyond here. Had to seal these passages up tight to keep our pets out of my yard. Little bastards kept dropping by uninvited, taking things what don't belong to them. I am who I claim to be. Jaki pocisk! You kill that Griever. Even make it back out of that hole, that'll be proof enough. Then, I promise, we'll have words. Now get off of my property! Before more pigeons come looking at crap in my yard. Dobra, mam dużo już czasu, 23 minuty dokładnie, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie suba, lajka, komentarz. Na razie, pa!